Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku włożyłem zaległe części do mojego pięknego Eclipse'a, więc teraz będzie śmigał dużo, dużo lepiej, ale jeszcze nie awansowałem na wyższy poziom, jeszcze mam sporo wyścigów do ukończenia. Mam nadzieję, że niewiele, ale tak sądzę, że znając życie, że będzie ich jeszcze sporo, więc pomęczymy się jeszcze przez ten odcinek w tych wyścigach takich, można powiedzieć, pobocznych, zanim dojdziemy do tych URL, które pozwolą nam awansować na wyższy poziom i odblokować nowy obszar miasta. Natomiast teraz zobaczymy i sprawdzimy, jak spisuje się Eclipse z nowym zawieszeniem, nowym komputerem i w zasadzie chyba tyle. Jeszcze tam kilka bajerów poinstalowałem, jak na przykład dymek w kolorze zielono-żółtym. Okej. To jest wyścig sprint, więc za chwilę powinien się skończyć. Później jeszcze pojedziemy sobie jakieś okrążenia, spokojnie. Wszystko jeszcze przed nami. Dobrze. W poprzednim odcinku też mówiłem wam o tym, jak ile by trzeba było mniej więcej wydać kasy, żeby kupić Eclipse'a w normalnym świecie. I niby na pierwszy rzut oka nie są to duże koszty, ale one też wiążą się z kosztami eksploatacji. Mówiłem o samym kupnie i mówię trochę o wymianie części, a tym bardziej zawieszenia, bo ono jest najbardziej tutaj, z tego co czytałem, wrażliwe na polskie drogi. Natomiast samochód trochę dużo pali, bo benzyny pali do 20 litrów nawet, jeśli się mu tak średnio depnie. A tak normalnie to pali 15 litrów benzyny, także jest to sporo, jak na dwulitrowy silnik. Okej, 2200 gotówki. Ta wersja, która jest w Undergroundzie, to jest chyba wersja GSX z napędem na 4 koła. Czy GTX? GSX chyba. I właśnie, ja to sobie sprawdziłem i nawet w tej grze nie możemy spalić kapcia tylko na przód, jak mamy zaciągnięty ręcznik. Okej, i co tu się dzieje? Jest tu gorąca rywalizacja już od samego początku. Audi TT z Subaru i razem ze mną próbujemy tutaj walczyć o pierwszą pozycję. Znaczy, oni w sumie nie mogą próbować, bo to są boty. Oni nie myślą, oni nie próbują, nie mają, nie muszą jeść, nie muszą spać. One po prostu zatrzymują się na mecie, znaczy startują na starcie, zatrzymują się na mecie i tyle. Tyle z ich życia. A ja sobie mogę jeszcze zrobić kanapki, zjeść, położyć się spać i później na przykład wstać. A oni tego nie mogą robić, a ja mogę. Przez to jestem bardziej zajebisty od tych właśnie botów. Takie ich, kurczę, dziwne życie jest, no ale co mnie to w sumie obchodzi, to tylko głupie boty, do cholery. Okej, i nie wiem, dlaczego na mapce jest pokazane, że to jedzie się w linii prostej, skoro trzeba tam tyle zakrętów pokonać. Okej, i zaraz będzie tutaj trzeba, będzie trzeba tutaj ostro hamować, uwaga. Jest, zakręciliśmy sobie pięknie. No i dobrze. To jest drugie okrążenie. Nie, pierwsze. To są trzy okrążenia. O rany. Będziemy jeździć i jeździć na samym początku odcinka. No ale nic, jakoś damy sobie radę. Gonią mnie tam, a jaką miałam przewagę, to oni. Bo są 100 lat za murzynami. Kurde. I uwaga. Jest. Ciskamy do końca, pięknie. Jeszcze ten nitro nie jest aż takie długie, ale już jest całkiem spoko. I przesterowałem. Ale to nic. No i dobra, ukończony wyścig.
Jestem na pierwszym miejscu. Co nam się tam odblokowało? Patrzymy sobie SMS, to już widzieliśmy. Tu już mamy mało rzeczy do odblokowania. Stały nam dosłownie 3 zawody, więc warto by było je sobie tutaj ukończyć. I myślę, że już odblokują nam się piekielne zawody URL. Zobaczymy. Coś jeszcze miałem tu zobaczyć? Nie. Okej, co tym razem? Tym razem znowu... Nie znowu. Tym razem mamy sprint i będzie on dosyć fajny, więc spoko. Wow, zobaczcie jak to wygląda. Startujemy. Mazda RX8. Nissan... Kurde, co tu się dzieje? 240SX chyba. Oraz Subaru. Nie wiem, te boty bardzo lubią sobie wybierać chyba Subaru. Życie botów jest dziwne. No dobra, nie trujemy. Ekstra. Jestem już na czele i nikt mi nie jest w stanie nic zrobić. Bo oto ja, Lucek, mogę sobie nawet jeśli coś mi źle pójdzie, ponowić wyścig, a boty tego robić nie mogą. One robią to, co ja chcę. Ha, 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 ha. Okej, tu będzie jakiś trudny zakręt. Iha! Pięknie, udało nam się. Kurczę. A te czopki dalej nas tam gonią. Aj! I uwaga. To już chyba, no to już będzie końcówka. Warto by było się tutaj nie rozbić. Ja mam do tego talent właśnie. Czasami mi się to... czasami ten talent nie jest specjalnie opłacalny, bo muszę znowu jechać ten sam wyścig i w ogóle. Zobaczmy, czy tym razem coś się blokowało. A gdzie tam jeszcze mam do przejechania dwa wyścigi? Wiecie co, coś mi się wydaje, że to nie chodzi o wyścigi same. Ale muszę chyba zrobić coś z moim samochodem, chyba podnieść jego poziom wizualny albo coś w tym rodzaju. Czegoś nie zrobiłem chyba i nie mogę przejść do następnego poziomu przez to. W każdym razie wiem, że okrążenia, te wyścigi z okrążeniami dają chyba najwięcej reputacji i one chyba też doprowadzają nas do szaleństwa. Żartuję. Doprowadzają nas do tych zawodów URL. Pięknie. Zobaczcie na to. Szkoda, że tego dymku nie można puszczać w nieskończoność. Pewnie jest jakaś modyfikacja do tego, ale ja się nie będę w modyfikację bawił. Znaczy jest jedna taka, której używam i o której wam już mówiłem. I ona jest na rozdzielczość gry. I sprawia... Właściwie to są dostępne bardzo powszechne modyfikacje, które niestety wymagają kraka do gry. Ja natomiast znalazłem fajną, legalną modyfikację, która po prostu, którą się włącza za każdym razem, gdy uruchamiamy grę i ona modyfikuje w rejestrze chyba, czy jakoś tam w pamięci podręcznej modyfikuje rozdzielczość gry na taką HD, wiecie? Co tu się stało? Ja sobie ustawiam właśnie rozdzielczość w proporcji 16:9 i sobie w takiej nagrywam i myślę, że to na YouTube'a jest ok, bo film wygląda estetyczniej i można go przyjemniej oglądać, prawda? O! Gdzie ja się chciałem wcisnąć? Cholera! Ej, słuchaj Eclipse, masz wyciągnąć czas na okrążeniu poniżej minuty. I zobaczcie, co on robi. On się stara, on omija sam wszystkie trafiki. Możemy jechać nim szybciej niż zaplanowała to fabryka. Nawet po tuningu. I zobaczcie, co on robi. Jest poniżej minuty. Było tam chyba 55 sekund. To jest to, to jest Eclipse. To jest po prostu... To jest po prostu Eclipse. Ostatnie zawody na tym poziomie. I zobaczymy, co się będzie działo. Wow. Spadła. No koleś, uciekaj mi stąd. Dobrze, mamy 4 okrążenia, musimy nadrobić tą wielką stratę tutaj. Ktoś się tam rozbił. Przede mną jest Mitsubishi 2000 GT. Wow,
Zdaje się. Ale spoko, my sobie też z tym poradzimy tutaj. Nie ma problemu. Tylko niech no ja go tutaj dogonię. O, skubaniec. No i spadł dówka, koleś. Nie masz ze mną szans. Tego Mitsubishi też warto by było sobie kupić. Bo on z wyglądu taki ciekawy jest. Ale z tego co pamiętam, to on jest strasznie słabo skręca. A ten Eclipse, którego mam, jest w miarę taki umiarkowany, jeśli chodzi właśnie o osiągi i skręcanie. No ale sobie jeszcze to sprawdzimy, myślę. Spoko, ja mogę kupić nawet wszystkie samochody, nie? Nie ma problemu. O ile wystarczy mi chyba... Powinno mi wystarczyć miejsca w garażu. Okej. Oj. To nic, wyklepie się. No i dobra. Ukończyliśmy sobie i ciekawe, co się teraz stanie. I klikamy przycisk M i... O. Da-dam, da-da-da-dam, da-dam. Co się dzieje, ludzie? Co się dzieje z tą grą? Musimy podnieść jakoś stan wizualny naszego obozu. Tak mi się coś wydaje, więc chodźmy do... Nie wiem, co ja tu mogę jeszcze ulepszyć. Ja właściwie bym go zostawił z wyglądu takim, jakim jest. Ale wydaje mi się, że musimy go podnieść do poziomu 6. Żeby było fajniej i w ogóle. Dobra. Okej, weźmy sobie może inny typ koloru. Metaliczny? Nie. Dajmy sobie, o właśnie. I fioletowy chcieliście, tak? Coś nam to da? Nie, nic nam to nie daje, absolutnie. A jak weźmiemy sobie taki kolorek, też nam to nic nie daje. Weźmy sobie metaliczny, fioletowy, tak jak mnie prosiliście. W zasadzie niewiele mi potrzeba, aby go podnieść do tego wyższego poziomu. Jaki fiolet wybrać? Jaki fiolet? Oni wszystkie takie same są. Dobra, ten nie będzie. Okej, spoiler. Damy sobie spokój. No nie. Malowanie tych głowie nam podnosi, Boże. No na czarno to pomaluję już. Tak. Lusterka. Okej, dobra. Felgi. No. Nie można tu podnieść stanu wizualnego? Jak to jest? O nie, jest 6, zobaczcie sobie. Wskoczyła mi 6. Hamulce damy sobie na czerwono po wieśniacku. Ej, jeszcze nie mogę tego pomalować. Dobra, wskoczyła mi 6 i zdaje się, że teraz będę miał odblokowane te cholerne zawody. Uwaga! O jest! Coś mi się odblokowało. Odblokowała mi się gwiazdka. Ona jest w ogóle gdzieś w czarnej dupie. Ale pojedziemy sobie tam. Musimy to zrobić. Musimy tego dokonać. Musiałem osiągnąć 6 poziom. W ogóle jak ten Eclipse teraz wygląda. Boże! Ja to wszystko pozmieniam, obiecuję wam. Tylko niech ja przejdę na wyższy poziom. God damn it. Ta rura żółta mi nie pasuje. Ale fioletowy kolor? Rzeczywiście, to nie był zły pomysł. Felgi bym też zmienił, dałbym inne, te spinery jednak mi trochę nie pasują, wiecie. Po drodze będziemy mieli, będziemy mogli chyba sobie zmienić te felgi. I chyba tak sobie właśnie zrobimy. A to jest głupie, takie narzucanie na siłę zmiany wyglądu samochodu. Ja bym tylko wpierdzielił tego bodykita i już bym miał spokój. Dobra, i tutaj będziemy mogli sobie zmienić felgi. I to sobie właśnie zrobimy, bo spinery mi nie pasują. Okej, felgi. Co sobie damy? A zobaczcie, jak nam ten spadnie. Rating. No, strasznie. No te spinery takie, kurcze, modne są, czy jak? Nie rozumiem. Dobra, niech sobie będą, cholera jasna. Boże. No i dobrze, dojechaliśmy sobie tutaj do miejsca, gdzie mają nam zrobić zdjęcie. Dobra, control car, mam pomysł. Mam pomysł, jak zrobić tutaj sobie fajną fotkę, wiecie co? Cofniemy kawałek. I uwaga.
Okej, okay, fajnie nam się to udało. Czy ja wiem, czy tak fajnie? Show off? Nie, to już nie możemy tego zrobić. Dobra, niech będzie picture i mamy elegancko, dobra. I co nam się dzieje teraz? I mamy zawody URL, które zrobimy sobie już w następnym odcinku. I w następnym odcinku awansujemy na wyższy poziom. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!